Dzień dobry, Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj to troszkę inny temat. Otóż, co my tutaj mamy? No, mamy białe coś. No nie jest to śnieg. Raczej nie spodziewam się takich rzeczy tutaj. A co to jest, drodzy Państwo? Nie jest to Morze Martwe i nie jest to Dead Valley w Kalifornii, bo jesteśmy w Abu Dhabi. No ale co w Abu Dhabi? No Abu Dhabi generalnie położone jest na wyspach. Na wyspach, ja bym to nazwał łachy piachu, które po prostu są nadane im są kształty, utwardzone brzegi i ma to ręce i nogi. No ale w pewnych miejscach, jak na przykład tutaj, a jesteśmy całkiem blisko wybrzeża, no nie wiem, kilometr, może 500 metrów. Aż takiej skali tego nie ma w mieście, ale też jeżeli się spaceruje miastem, to widać jak sól wybija na przykład na chodnikach, czy gdzieś na parkingach, to bardzo dobrze widać. Akurat tutaj jest skrajny przypadek tego. Zostało mi to powiedziane, mi to było o tym miejscu, także nie to, że sam odkryłem, bo ktoś, kto tutaj mieszka dłużej, po prostu mi o tym powiedział. Proszę zobaczyć, czysta sól. Powiedziałby się, że kamienna, ale nie, po prostu morska. Takie kryształki jak na fizyce się hodowało dawno, dawno temu. Nie wiem, czy jeszcze robią takie rzeczy w szkołach, ale kiedyś to było. Skorupa soli. Można sobie wejść, można sobie to odłupać i zabrać. Nawet nie będę tutaj chodził po tym. Wygląda to całkiem grubawo i solidnie. No ale takie są skutki na przykład mieszkania na łachach piachu, które są wydarte morzu. Nie jest to używane do żadnych celów spożywczych. Może troszkę bardziej jako ciekawostka turystyczna. Tam, jakbym powiedział, spojrzeć w lewą stronę. Jest jakaś strefa typu Natura 2000 dla jakiegoś ptactwa. Różnego rodzaju i ryb i tak dalej. Plaża wygląda troszkę inaczej, natomiast tak wygląda ją niektóre miejsca w Abu Dhabi. Jeżeli się jedzie, utwardzona jest grobla po środku, to widać, a cała reszta jest pokryta solą. No i od co? Można dla zdrowotności zażywać kąpiele. Bardzo jest słona woda tutaj w rejonach Abu Dhabi, w Zatoce Perskiej. Naprawdę, jeżeli ktoś był, to może to potwierdzić. Idealne warunki do peklowania szynki. No, szkoda, że świny nie uprawiają, bo można by wrzucić do wiadra z wodą, wyciągnąć po tygodniu i wszystko zapeklowane. Także gdyby ktoś był w Abu Dhabi i miał dosyć już tych bogactw i wszystkiego innego rodzaju atrakcji, no to można sobie przejechać kilkanaście kilometrów poza miasto i takie obrazki tutaj są. Niby nic specjalnego, ale troszkę inaczej niż cała reszta. Także tego też tutaj się nie spodziewałem w takiej skali. Widziałem sól wybijającą na chodnikach, tak jak wcześniej mówiłem, i w niektórych dzielnicach mieszkalnych. No bo tak jak mówię, no ziemia jest wyrywana morzu, utwardzane, na przykład cała wyspa Yas, na której jest tor Ferrari, tor Formuły 1, świat Ferrari, tam jest kilka innych rzeczy jeszcze. No ona jest sztucznie usypana i sztucznie utworzona, nadano jej kształt taki, a nie inny. I tam ta sól też na przykład wybija na parkingach, jeżeli idziemy do marketu. No a tak jak mówię, tutaj to już jest ekstremum. Nie będę na to wchodził, nie mam ochoty. Może i mam ochotę, może i powinienem takie coś zrobić, ale nie, bo nie zabrałem klapek, a nie chcę się upaćkać, to wygląda trochę na mokre, także przy mojej wadze na pewno by się zapadło. No ale jak okiem sięgnąć, słone pola, także nie tylko pola naftowe, ale pola słone. No i tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.
No dobra, jednak zmieniłem zdanie. Buty ściągnięte i napieramy w sól. Sprawdźmy, czy jest skorupa, czy nie. No, utrzymuje mnie, także zobaczymy. Grubość około centymetra, tak mi się wydaje. Może półtora, w niektórych miejscach pewnie więcej. Brnijmy dalej. To było to. Nie no, spokojnie. Twardo jest. Można chodzić. Trochę się miękko robi. Ale czego się nie robi dla oscarowego ujęcia. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jakieś... Nie no, nie było żadnej tabliczki, że strefa chroniona. O, tutaj twardo. Można elegancko chodzić. Samochody bym nie polecał wjeżdżać. Ale... Można... kąpieli... zażywać. Solnych, albo przynajmniej zrelaksować stopy. Także tak to się prezentuje, drodzy moi mili parafianie. Dobrze, nie ma tam co iść, te kilometry pustyni. Pieje strasznie, mam nadzieję, że dźwięk będzie jako tako znośny. Ale nie jestem w stanie obiecać. No takiego czegoś jeszcze nie robiłem. Muszę się pochwalić, patrzcie. Ale im dalej w las, tym to jest bardziej twarde. Może kawałek wezmę. Jakieś zdjęcia się zrobi z tego. I wrzucę na ostatnie, jak to się mówi, ujęcia. Dobra, teraz to już koniec, także do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!